historyczny moment na scenie Filharmonii Opolskiej. Pierwszy polonijny festiwal piosenki polskiej w Opolu. Do stolicy regionu zjechali polonusi z całego świata, z kilkunastu krajów Europy, a także z Kanady i Stanów Zjednoczonych, po to, aby zaśpiewać polskie piosenki. Najpierw rywalizowali ze sobą podczas konkursu na Zamku Piastów Śląskich Brzegu. Spośród 22 wykonawców jury wyłoniło 18, którzy zakwalifikowali się do udziału w koncercie laureatów. Złotawa, kruka. Właśnie w takiej chwili Filharmonia Opolska, koncert finalistów pierwszego polonijnego festiwalu piosenki polskiej w Opolu. Czy ja wiem, co ja czuję? Przypływ takich emocji, że no nie do opisania naprawdę. Bo najbardziej mi... Koncert prowadzili Halina Nabrdalik i Janusz Wójcik. Festiwal przygotowało Stowarzyszenie Wspólnota Polska, a Radio Opole było współorganizatorem tego wydarzenia. Bardzo jest mi miło, że przyjechali Państwo do nas z Nysy i okolic. Z Paczkowa, od Muchowa, gminy Korwarków, gminy Dobroni. Obradą jury przewodniczyła Marzena Mielcarek, dziennikarka Radia Opole. Artyści zaproszeni do udziału w koncercie finałowym do ostatniego momentu nie znali werdyktu jury. Trzymam w rękach nagrodę, która zostanie wręczona przeze mnie w imieniu pana prezesa Polskiego Radia tu w Opolu, rozgłośni opolskiej, pana Piotra Moca. To właśnie na scenie Filharmonii Opolskiej poznali werdykt. Jurorzy postanowili przyznać pierwsze miejsce pierwszego polonijnego festiwalu polskiej piosenki w Opolu Magdalenie Baryle z zespołem z Niemiec.